Witam wszystkich w nowej serii Za Darmo, w serii, w której wyłapujemy najlepsze promocje darmowych gier i giveawayów. Jest to nowa seria w ramach takiego, wiecie, podziękowania za całe wsparcie dla kanału, szczególnie w tym ostatnim czasie. Więc pomyślałem, że żeby w jakikolwiek sposób się odwdzięczyć, to wiecie, mogę wyłapywać jakieś dobre okazje w sieci i wam je pokazywać. Ma to sens o tyle, że wiecie, jakoś nie mam super dużo widzów, więc jeśli trafiłaby się jakaś super promocja, no to fajnie, żeby moi widzowie, tak, czyli wy, mogli z tego skorzystać. Bo wiecie, gdyby to robił taki youtuber pokroju Gimpera, który ma 5 miliardów subskrypcji, to wiecie, to promocja by się wyczerpała w godzinę. Ogólnie możecie powiedzieć, czy chcecie, żeby taka seria była, czy wam się podoba i czy chcielibyście, żebym informował także o mniejszych promocjach, czy dawać wam jakieś info tylko jeśli jest naprawdę jakaś perełka. No bo naprawdę, można wyhaczyć naprawdę czasami fajne gry. Na przykład pamiętam, był kiedyś za darmo Left 4 Dead 2, były Sims 2, tylko pamiętajcie, że w Sims możecie zagrać tylko raz. Był Ormsy 4 a niedawno, był Dragon Age, więc są też, no, nie takie, nie tylko jakieś głupie bierki Extreme, ale dość normalne gry do wyhaczenia. Więc dajcie znać, czy chcecie coś takiego, ewentualnie wiecie, jeśli coś się ciekawego pojawi, sami możecie mnie poinformować, że coś takiego, że coś się pojawiło, bo fajnie, tak, jakby nasza mała armia, no, mogła mieć z takiego czegoś korzyści. Ale wracając do samej promocji, dzisiaj zaczniemy dość łagodnie, gra Consortium na Steamie. Żeby ją pobrać, wystarczy jedynie, że wejdziecie na wasze konto Steam, pobierzecie ją. Promocja trwa do poniedziałku, czyli do 18 stycznia, do godziny 19. Jeśli pobierzecie tą grę, to po zakończeniu promocji zostanie ona, tak, na waszym koncie Steamie w bibliotece gier. Ogólnie, co to za gra? No po pierwsze, jest to strzelanka pierwszoosobowa z elementami RPG z 2013 roku. Wcielamy się w niej w osobę, która może przejmować kontrolę nad innymi osobami. Przejmujemy kontrolę nad żołnierzem, który się nazywa Bishop. No i jako on wykonujemy misję na pokładzie statku. Gra tak przypomina Mass Effect ze słabszą grafiką, bo wiecie, kombinezony, cała akcja dzieje się na pokładzie statku. Chociaż jak trochę w to grałem, to też miałem takie wrażenie, że jak nałożyłem kombinezon, to trochę powiało mi Half-Life'em. Ogólnie na początku i tak nie wiadomo, tak, co się robi, kim się jest, bo to jest taka gra w stylu, wiecie, utraciłem pamięć i ej, przecież to ja, Angelika, twoja stryjeszna ciotka od strony matki, która wczoraj na twojej urodziny kupiła ci kucyka, takie wiecie, chuj wie, o co chodzi, tak? Ogólnie internety uważają tę grę za grę z niewykorzystanym potencjałem, bo gra ruszyła z Kickstartera, nie zebrała za wiele hajsu i najprawdopodobniej zabrakło im hajsu do ukończenia gry. O tym świadczą nawet niektóre bugi, takie tam. Wiecie, ja sam modowałem, więc wiem, jak to jest, że jak się człowiek napali, to wiecie, zróbmy to, to, albo w ogóle zróbmy, kurde, z tej gry wyścigówkę, tak? No i później, no, wychodzi to, co wychodzi. Bo na przykład gra ma dość rozbudowany system pancerzy i broni. Tylko problem jest w tym, że no, praktycznie się tam nie strzela, jest bardzo mało strzelania. W ogóle całą grę można przejść w kilka godzin. No widać niedopracowania gry, tak? Więc czy w ogóle warto zaśmiecać sobie tą grą kompa? Powiem tak, twórcy gry zrobili tą promocję, bo pod koniec tej promocji rusza zbiórka hajsu na stworzenie drugiej części, więc po prostu twórcy gry chcieli tą grę wypromować. A czy warto ją pobierać? No cóż, jeśli nie szkoda wam miejsca na dysku, to jeśli druga okaże się część fajna, tak, no to może ktoś z was będzie chciał mieć pierwszą część nawet po to, żeby poznać fabułę gry,
bo jednak to jest bardziej póki co RPG niż strzelanka, więc na razie to tyle. Jeśli chcecie tą serię, żebym kontynuować, dajcie znać, a póki co to trzymajcie się, na razie.